Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem znów Berserk i tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, dzisiaj przechodzimy sobie bezpośrednio do lochów. Ostatnio żeśmy zmienili sobie wszystkie kamyczki, które mieliśmy jeszcze sprzed kilku miesięcy tak naprawdę, te czarne zmieniliśmy sobie na nowe. Co prawda drop nie był zbytnio obfity przez to, że nie mamy tutaj zbyt dużo salek 15 w naszej gildii, no ale mimo wszystko mam nadzieję, że troszkę nam to dało i że sobie pociśniemy lożki w tym odcinku. Lecimy na razie wszystko w siłkę. Jeszcze tutaj mamy do zrobienia arenę i kręcenie kołem, czego nie robiłem na poprzednim odcinku, ale zrobimy teraz tylko już po lochach. Okej, okay, i lecimy. Tak jak wspominałem od razu, mamy tutaj zwiadowcę, jakiś samowar blady, 23 tysiące niecałe zręczności. No i czy on tutaj nam padnie? No tam była jedna bliska próba, ale zobaczymy, no on ma 82 tysiące prawie wytrzymałości, co nam daje 128 milionów HP, więc jest to naprawdę sporo, tak więc no ciężko go będzie pokonać. No to jest z tym, że to jest Berek, no to jest wszystko możliwe. Wiecie co, ja sobie może jeszcze tutaj ulepszę coś, czekajcie, but 454, 457, to możemy ulepszyć w sumie. I co jeszcze, może tutaj tą klatę ulepszymy. Jeszcze możemy hełm, mamy tylko w ogóle razy 2, nie wiem czemu, ale dobra, jest razy 3, dobra. Ile nam to dało? No 100 siłki nam dało, więc spoko. Dobra, lecimy dalej. No na niego tutaj zużyjemy myślę te 40 grzybów, co prawda nie mamy jakoś nie wiadomo ile, bo... O, już tutaj lag. Bo te gemy nam zużyły... Ile? Chyba miałem niecałe 5000 grzybów na starcie tamtego odcinka, a gemy nam zużyły, chciałem do 2500, ale jak już dobiliśmy do tych 2500, to jednak stwierdziłem, że jeszcze kopiemy. No i nam zostało tyle, ile miałem na początku tego odcinka. Także no nie za wiele tutaj mamy na lochy, ale mam nadzieję, że mimo wszystko i tak troszkę coś tam nam padnie. W ogóle po ostatnim odcinku z klikania lochów wbiliśmy tutaj jako top 3 pod względem levela w ogóle całego serwera, więc nie zauważyłem tego na odcinku, zauważyłem to dopiero później, także no jak najbardziej fajnie. Dobra, no nie męczymy tego zwiada, bo on tutaj raczej nie padnie, mamy jakiegoś wojownika, 19 tysięcy siły i 96 tysięcy HP, więc sporo, no z wojownikiem też może być ciężko niestety. Tutaj te lochy chyba są na razie nie do ruszenia. No dobra, o 30 milionów tam było. No dobra, zużyjemy na niego te 30 grzybów i polecimy sobie do kolejnego. Żeby tutaj, wiecie, nie przedłużać zbytnio. Esteros chyba mamy 13. Bodajże, zacięło. Esteros mamy 13, z tym, że on jest do zrobienia, więc chyba na ten Esteros będziemy chcieli wydać więcej. Dokładnie, jest on tutaj 13. Mamy Lokiego. Lokiego, no to tutaj na pewno nie machniemy. To już pamiętam z poprzedniego odcinka. Tam było 70 milionów, ale tak to zostaje przeważnie. Przeważnie ze 110, także nie ma co. Dobra, lecimy ten Esterosik, to jest tak naprawdę jedyne w strefie światła, co może nam paść i co powinniśmy zrobić. Jeżeli on by padł, to od razu lecimy, robimy też z miejsca 14 i na 15 bodajże się blokujemy znowu. No i na niego będę tutaj chciał wydać ile? No z 250 myślę, do 1700 grzybków, coś koło tego. Będę chciał tutaj zjechać, także zobaczymy. Czy przyniesie to skutek? No póki co nie ma w ogóle żadnych... O, padło, dobra. Tylko czy nam się tutaj na poczcie zapisało? Naprawdę się nie zapisało. Ja pierniczę, chciałem sobie obejrzeć. Kurde no. Poczekajcie, ja się przeloguję, może wtedy się zapiszę. Dobra, przelogowałem się, ale niestety nie ma nadal. Także no lipa straszna, jak się tak klika szybko te lochy, to nieraz się buguje i nawet się to nie, nawet się nie w tych walkach tutaj nie wyświetla, no i tak się stało w tym wypadku. No trudno, w każdym razie go żeśmy pokonali, dostaliśmy klatę. Czy ta klata jest dla naszego wojownika dobra? No daje 38, więc w sumie sobie wymienimy ją, bo dlaczego by nie. Tutaj pyk pyk. Czy my tutaj chcemy coś mu dać jeszcze na siłę zamiast jakiegoś słabego kamyczka, 238 tutaj ma. Poczekajcie. Tego mu podmienimy chyba. Chociaż nie no. Nie no, dobra, na razie nie ruszymy. Te gemy niech będą, ja tutaj jeszcze potem pomyślę jak to dokładnie dać.
i mamy czerwoną demonicę, czy demonikę. W każdym razie jest to zwiadowca, no i ona też nam powinna paść dosyć szybko. Na wojowniku, gdy pokonałem tego wojownika 13, to od razu też... Znowu się zacięło. To od razu też pokonałem właśnie tego zwiadowcę, więc o dobra, padło. Nawet nie zauważyłem. I mamy chłopięcego Braina. Chłopięcy Brain, nie wiem jak to przeczytać. I tam było 17 milionów, więc jego też sobie spróbujemy poklikać. Czy ona nam się nie zapisała? Też nam się nie zapisała, super. Naprawdę... Fajnie, że tak to wszystko sprawnie działa w tej gierce. No i dobra, z nim tutaj mieliśmy 17 milionów, ale tutaj to chyba była jakaś bardzo, albo się coś zbagowało, albo jakaś próba niezmiernie szczęśliwa. Bo jak widzicie tutaj, no zostawiamy mu mniej więcej, zabieramy mu mniej więcej tyle co Lokiemu, więc raczej nie ma szans tutaj na pokonanie go. Także no zużyjmy jeszcze z 50 grzyba, nuż coś szczęśliwego się trafi. No i jeśli nie, to lecimy dalej, lecimy do strefy mroku. W strefie mroku, szczerze mówiąc, nie wiem co ja tam mam klikać, bo tornada raczej nie ruszę. Co prawda spróbujemy, ale raczej nie ma o czym mówić. Więc chyba to 13 piętro będę musiał dociskać i próbować zamykać. Jak widzicie, prawie cały level żeśmy wbili, no fajnie ten 3-4-2 by było chociaż bić. Dobra, no już tutaj olewamy go. Tornado na razie nie, Hemoridor nie. Poczekajcie, kogo my mamy w Westerosie? To jest mag, no i tego maga, jakbyśmy się tutaj odpowiednio wściekli, to tego maga byśmy w teorii pokonali. Ale czy jest to możliwe? Nie wiem. No to jest Berserk, to jest tak naprawdę wszystko tutaj możliwe z nim. Ale zobaczymy. No nie chcę paść, nawet nie ma tutaj żadnej bliskiej próby. O, padło, dobra. No i czy ta walka... O, tą walkę możemy... A to się w ogóle samo klika, żeby zapisało, czyli to się po prostu bugowało tam. Dobra, no mniejsza z tym. Tutaj nam w ogóle jakiś epik też wypadł, ale na wszystkie cechy to będzie do kibelka i nam wypadła jakaś różdżka. Ta różdżka... No nie jest jakoś nie wiadomo jak super. No i rozrzut ma strasznie słaby w porównaniu do tej, więc olewamy. Dobra, obejrzmy sobie jak to wyglądało. O, to już się zapisało, już się bałem. Okej, no i to jest mag. Tutaj ten szedł na hita, ten pewnie zejdzie na hita. Ta zejdzie na hita też. No i my tutaj zrobiliśmy swoje, czyli tak jak mówiłem, musimy się po prostu wściec. Okej, czyli jeden level już dzisiaj wbiliśmy, więc naprawdę spoko. Tutaj mamy wojownika, więc już jego to raczej na pewno nie pociśniemy, tutaj tych nie pociśniemy, Hemoridoru no nawet nie ma co. Szczerze mówiąc myślę, że moglibyśmy tego pocisnąć, ale zaraz. Najpierw to 13 piętro, mamy Wacława podwykonawcę, no i on tutaj powinien paść, szczerze mówiąc. Także na niego będę chciał tutaj zużyć tych grzybków troszkę, może znowu 250, tak jak na Esteros. Tak do 1400 sobie pociśniemy, no i jeżeli nie padnie, to co? Z 50 na tornado, myślę, że więcej nie. Zobaczymy, czy w ogóle jakąś bliską próbę tam mu władujemy. No i jeżeli nie padnie, to co? No to tą karuzelę z idolami i będziemy kończyć. Dwa szybkie odcinki wychodzą. Tamten poprzedni miał około 15 minut. Ten też myślę, że będzie miał gdzieś tyle. No ale no mówię, nie ma co tutaj przedłużać. Ostatnich kilka odcinków było takich, co miały tam po pół godziny, po 40 minut, więc teraz takie krótsze są jak najbardziej w porządku, mi się wydaje. No ale jak sami widzicie tutaj też w tych lochach na tym poziomie, to już ciężko cokolwiek zrobić. Mimo, że tym berkiem to jeszcze nawet niemożliwe jest możliwe, tak naprawdę. Bo on tutaj, no tego maga w tym Esterosie mrocznym, że tak powiem, to nawet na swoim wojowniku jeszcze nie mogę ruszyć. Tak więc no wiecie, tutaj jest właśnie ta potęga berka, że on lochy niemożliwe nawet potrafi zniszczyć, po prostu pokonać. Z tym, że no on w PvP jest dosyć średni, jeżeli walczy na wojowniku, na zwiadowców, więc to jest jego, że tak powiem, mankament. No ale cóż. No w ogóle tu nie ma żadnej bliskiej próby, tutaj tak jakby się to, że tak powiem, nie miało udać. Poczekajcie, tu im może w ogóle damy poziom. Czy uda się wszystkim? No niestety temu się nie uda. No ale ten poziom to tam niewiele da. Tak naprawdę.
I znowu ten dźwięk tej różdżki śmiesznej. Denerwujący. No dobra, no jeszcze 40 prób, no może jeszcze 40 plus 50, tak do 1350. No chciałbym go pokonać, ale tu w ogóle nie ma bliskiej próby, żeby tu był jakiś punkt zaczepienia. No to jest wojownik i to jest dosyć silny wojownik. Także nie ma tak łatwo, bo oprócz tego, że on tu ma siły sporo, to ma jeszcze tego HP bardzo dużo. Więc no tu w porównaniu do tego 13 piętra ze światła, no to jest bardzo mocny, mimo że to dopiero 8, a wyobraźcie sobie, jaki będzie 10 do pokonania. No dobra, do tego jeszcze te 10 grzybków zejdziemy, no i jeżeli nie padnie, a raczej nie padnie. No właśnie, nie padł, no to lecimy dalej. Co my tu jeszcze mamy do sprawdzenia? Poczekajcie. Tutaj to tornadko, no to na niego wydamy te 50 grzyba, no ale jak widzicie tutaj nie jest to zbytnio możliwe do zrobienia. To jest coś ala ten nowy Esteros, ten 15, nordyccy bogowie w strefie światła i właśnie tornado. To są trzy takie lochy, którym robimy bardzo podobną krzywdę, czyli tak naprawdę znikomą. Około 1/3 HP, nawet nie, 1/4 bardziej. Czy nawet mniej, ciężko tutaj określić, to też zależy od próby. No dobra, nie klikamy go, bo nie ma to sensu. I lecimy sobie teraz chyba do tej karuzeli z idolami. Doktora Banksa tutaj spróbujemy sobie pokonać. No on już tutaj powinien paść, szczerze mówiąc. Na niego wydamy sobie, no niech będzie te 150 grzybów. Bo on już tutaj, tak jak mówię, powinien być zrobiony, a jeszcze nie jest. Tak więc mam nadzieję, że może się uda w tym odcinku. A jeżeli nie, no to tam jakoś w przyszłości. No co prawda on nam nie da za wiele, ale wiecie, dla samego faktu pokonania go fajnie by było. No 3 miliony, więc już było blisko. I szczerze mówiąc, to nie wiem, czy drugi to nie jest mag. I tego maga też byśmy pokonali, bo to by było na tej samej zasadzie co Esteros. Że nawet byśmy mu nie dali dojść do głosu w tej walce. No ale żeby dostać się do drugiego, to trzeba najpierw pokonać pierwszego, a z tym może być problem. No ale dobra, jeszcze tutaj 90 grzybków około. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No były te 3 miliony, kurde, tam tak naprawdę jeden cios więcej i by padł. No ale tak ta gra działa, daje nadzieję i... No i w zasadzie tyle grzybów zmarnowanych, a za wiele nam to nie dało, jeżeli chodzi o progres. Mówię tutaj o poprzednim odcinku, gdzie żeśmy te gemy dropili nowe. No ale cóż, tak też czasem bywa. Na tym poziomie już nie ma co liczyć na duże progresy, to nawet nie ma co. Tak więc no tak, dobra, no jeszcze te 10 prób, dajmy mu, no i pyk, 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 no niestety nie padł, także mu na razie dajemy spokój. No i co my tu jeszcze możemy zrobić? No nie ma tu za wiele możliwości, 13 piętro nie do ruszenia, Hemoridor tak samo, uświęcona tradycją szkoła magii też raczej nie. No nie wiem, dobra, wiecie co, jeszcze po 100 grzybków, o! Widzieliście? Padł za pierwszym razem. I mamy jakieś rękawice, premia do złota. 13. No ale to chyba ich nie ma co, a zobaczmy, jak to wygląda tutaj. O, temu dają sporo, to tu możemy zamienić. Czy my chcemy ten klejnot odzyskiwać? Chyba nie, chyba mu po prostu wsadzimy 605, bo tych klejnotów to mamy tu sporo. Okej, więc padł za pierwszym razem, dobra, i teraz co mamy? Teraz mamy maga, więc on też powinien w teorii paść. Jak się tu odpowiednio w niego, jak to mówią, wbijemy, że nie damy mu po prostu dojść do głosu. No i tutaj na niego, dobra, padł i mamy kolejny level, więc już dzisiaj wbiliśmy dwa, także spoko. Już widzicie, te hemoridory dalsze dają 300 milionów, więc już się tu opłaca bić tak naprawdę. Ja o tym też zapomniałem. Dobra, no to możemy sprzedać. Sporo nam to dało w sumie. To tą Kunegundę sobie ulepszymy i tego wojownika. I maga damy radę? Nie, maga znowu nie. To maga ulepszymy później. Dobra, i co my teraz mamy? Nieumarłą armię i to jest wojownik. No jej już raczej nie ruszymy. To nawet nie ma co się tutaj łudzić. Także go olewamy i dobra, lecimy teraz tutaj na tego 100 grzybków. Tak mówię, jeszcze w tej strefie światła po 100 sobie powydajemy na tych przeciwników. A nóż coś padnie? A jeżeli nie, to zakończymy odcinek. I tak jest nieźle, szczerze mówiąc, to celowałem w 344 poziom.
Ale no te dwa levele i tak nie jest źle. Tak naprawdę. Irracjonalnie irytujące infernusy? Chyba tak to się nazywa. Tam jeszcze coś było tego typu wcześniej, irracjonalnie coś tam. Także te nazwy są podobne. Fajna jest ta grafika, podoba mi się szczerze mówiąc. Tej armii śmiesznie wygląda, no ale grafika grafiko, mamy tutaj raczej pokonać, nie zdołamy ich. Do 900 lecimy, tutaj nam karczma zaczęła mrygać, chyba mi się warta skończyła. Także... Dobra, no jeszcze te... No i się akurat zacięło. Jeszcze te 5 grzybków. Okej. Ustawimy sobie może znowu na godzinkę. Cyk. I lecimy dalej. Teraz ci nordyccy bogowie. No tego Lokiego spróbujemy. No tutaj już raczej nie pokładam wielkich nadziei. Ale może jakaś nie wiadomo jak szczęśliwa próba i padnie. No tam było 28 milionów, więc... Więc wiecie, no to mówię z tym Berkiem. Berserk jest nieobliczalny. On może pokonać nawet lochy, których inni nie ruszą. Aczkolwiek no to potrzeba odpowiednio dużo szczęścia albo odpowiednio dużej ilości grzybów, żeby znaleźć tam najszczęśliwszą próbę. Dobra, 30 jeszcze. No tak naprawdę widzicie, już na niego tu trochę zużyliśmy i wcześniej i teraz. A jedyna taka próba to 28 milionów, co też nie jest wcale mało życia, które mu zostało. Ale biorąc pod uwagę, że ma 135, no to już jest jednak nie tak dużo, biorąc pod uwagę całokształt. No i dobra, przechodzimy sobie do tego chłopięcego Briana, czy tam Brina, czy nie wiem jak to czytać tak naprawdę, więc sobie możecie mi napisać w komentarzu. No i jego tutaj próbujemy, on jest też do zrobienia szczerze mówiąc, z tym, że no tam 40 milionów, no było kilka takich bliskich prób. To może na niego nawet 200 zużyjemy już, żeby ten odcinek miał taką jakąś sensowną długość, to dobijemy do tych 20 minut. Także sobie na niego zużyjmy do 500, zostawię sobie 500 na takie, wiecie, codzienne, że tak powiem, codzienne czynności, czyli tam awka, kółko i takie rzeczy. O, jeszcze musimy kółkiem zakręcić to swoją drogą. To sobie zostawimy, a na niego już wydajmy. No bo jeżeli on by padł, to podejrzewam, że znowu by nam odblokował kolejnego i znowu by to były jakieś levele darmowe. Ale chyba nie w tym wypadku. O, padł. Widzieliście? Chwila ciszy, nic nie mówię. I tu proszę, na wszystkie cechy dla wojownika punktów życia 6. Ale super, padło nam. Zobaczyłem dopiero po pasku tutaj w lewym górnym rogu, że nam się zwiększył pasek doświadczenia. Super, dobra, to odkładamy do kibelka i co my teraz mamy w tym Esterosie? Kolejny wojownik, oj, no to jego już raczej tutaj nie ruszymy. Myślałem, że może jakiś mag albo zwiadowca to by był do zrobienia. A czekajcie, w ogóle może sobie obejrzymy tamtą walkę, o ile ona jest. Nie ma jej. Pogromca słoniowatych to był kto? A, to był ten. No nie ma jej, znowu się niestety Esteros się coś nie zapisuje, obraził się na nas. Więc no okej, olewamy. No dobra, no tutaj polecimy może te do 550, no nie chcę na niego wydawać setki czy tam więcej, bo powiem wam szczerze, że i tak wiem z tyłu głowy, że on nie padnie, bo skoro to jest następca tamtego, a już z tamtym było ciężko, no to raczej nie ma szans. Ale widzicie, no tak jak mówię, no teoretycznie niemożliwy do zrobienia loch jest jednak możliwy i to wszystko dzięki temu, że ten berserk może zrobić nawet i kilkanaście ataków pod rząd, może zrobić taką serię, przyjąć jeden cios i znowu zrobić serię kilkunastu ataków pod rząd. No tego nie potrafi żadna klasa. Dobra, olewamy, robimy sobie tutaj na szybko ataki jakieś. No niestety przegraliśmy, Mystic przegraliśmy, jojo przegraliśmy, znowu przegraliśmy. Dobra, może by tu zacząć z głową zamiast tak. Dobra, zresztą klikamy na pałę. Są walki pechowe i są niepechowe. Ale ostatnio powiem wam, że na tym S37 sporo na tej arenie przegrywam, nie wiem czemu. Nawet raz myślałem, że mi się podki skończyły, ale podki miałem, wszystko miałem. A tu niestety mimo wszystko sporo przegrywałem, mimo że pod względem levela jesteśmy naprawdę wysoko. Możemy zaraz spojrzeć. 10 na 10, dobra. Co my tutaj mamy? Cinu ma większy level, Słodka ma większy level, Mystic, czyli raz, dwa, trzy,
Freestylo ma jeden więcej. No i potem jesteśmy my, czyli jesteśmy czwarci na serwerze. Nie, przepraszam, piątą pozycję zajmujemy pod względem levela. Natomiast po ostatnim odcinku sklikania mieliśmy trzecią, czyli nas tutaj przegonili z tym levelem, ale my się tutaj nie napinamy na tym berku, więc wiecie jak to jest. Dobra, no i co? Zakręcimy kółkiem. I tak naprawdę to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz i przede wszystkim subskrypcję, bo to tak naprawdę najbardziej mnie motywuje i najbardziej mi pomaga. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!